Witajcie w kolejnym odcinku. Więcej dzisiaj otworzymy pakiet startowy, no dosyć, nie wiem, co można powiedzieć, że nawet i dobry. Wezmę, myślę sobie, z tego gościa z Trifgaardu, Vatiara Derido. No jest dobrą kartą, no odkrywkę, może się przydać. Tak szczerze, jedyna karta, która tutaj może się nam przydać. Przyjaciel! No i możemy otwierać jeszcze 10 beczułek. Ta się rusza. O, dobra, pełniam ją. Więcej! No taki słaby lud, tak szczerze. No weźmy to. Patrzę, czy w tego chwilę Andra trzeba było wziąć, bo tyle Skoja się trafia. To wezmę. Dalej. Dobra, półmetek, nic takiego specjalnego. O to fajne, no to akurat Barbagas, super, teraz gram. Mrozom to się przyda. Myślę, że to chociaż będzie premium, ale trudno. Więcej! O, to dobre też. Na Redyda będzie. A też ten pył to pójdzie, żeby Redyda prawie zrobić. No, tylko z tego, że prawie nie wyskoczyło, to jestem zadowolony. O, to dobre. No nie jest aż tak źle. Dobra, ostatnia beczka. Oczywiście jakieś gold premium będzie. Ta, jasne. No nie ma. Gość w sklep. Mam teraz nową talię. O, to nawet się opłaciło. 140 pyłu dostałem. Tak też. I dobra. I teraz budować. Ładny Redyn, kurczę. To muszę wymienić na coś. Na ten. Tutaj parę zmian muszę poczynić. Czekajcie chwilę. Dobra, małe tutaj poprawki. To takie malutkie. Wziąłem. Złożyłem jednego, wsadziłem. I tego, Barbagas. Więc tu openingowa talia dzisiaj. To też jest dobra. Chodzi w tej talii o to, żeby tym bić. Tego wyciągnąć Mandragora. I tego zbustować. Jeszcze tak jak się trafi, to będzie elegancko. A żeby to wszystko się ładnie trafiło, to mam Avallac'ha. Ale dekrat jeszcze sobie chyba zrobię zamiast Avallac'ha, bo ten będzie miał 7, to będzie wiele lepszy. Dobra. Zobaczmy, jak Edredin nowy prawie mi się tutaj zaprezentuje. Czyli no z tym pakiety startowym to jedynie dla pyłu warto kupować i tej jednej karty złotej premium. Bo tak to nie, nic nie wypadło w beczkach, jak widzicie. Przynajmniej w moim przypadku. Jak bieda, to do krasnoluda! Zginiesz, robaku. Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł tym na krasnale grać, ach ta ręka. No gówniana troszkę ta ręka. Nareszcie. No właśnie, jakbym rósł tutaj nie był, to by było spoko. No i patrz, jakby nie patrzeć, same dobre karty trafiły się teraz za Avallachę, powiedzmy. Ha! Jak bieda, to do krasnoluda! I rozpoczęliśmy tę wojnę. Teraz tam tasak pójdzie, nie? Opór jest bezcelowy. Nie zrobi tego dokładnie. Mamy przewagę kart. Muszę wymienić ten mróz. Jak idy nie ma, to runda wygrana będzie. O, ładnie. Teraz idę tym sposobem sobie załatwić. Dłan czeka tu tylko śmierć! O, jednak nie. Gledy Van Wort! Wyrżnąć ich co do nogi! Ma jakieś bicie? Bo jak nie mam, że miałbym ten, że on nie ma bicia, to tego kurczę kolesia wziął. Miły. Dobra, zaryzykujmy. On ma coś? Kurczę, ma coś. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Ah, shit. Opór jest bezcelowy. Zwyciężymy. Och nie, tylko nie, czyste niebo. To będzie coś z czystym niebem. Bledenek chęć. Szemilienwad! Tak bardzo się boję. A Iris dalej daje radę, jak widać. Frihet! Ha, proszę. Jeszcze raz, bo taki niedosyt mam. Ale dobrego Edredina stworzyłem. Mrożonka daje radę. Mrozik. Jestem właśnie ciekawy, dlaczego po prostu nie zagrał wtedy na mróz tą idę. Niech to kurczę będzie, bo to jest o wiele lepsza karta. Ładnie wygląda. Imrelit. Nawet tej kurczę nie użyłem w tamtym meczu. Tamten mecz po prostu był wygrany.